You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie i słuchajcie, przybywam do was z testem. Z testem maseczek. Maseczek od Dr. Yard. Ja się was pytałam ostatnio, czy są wam one znane i tak nie bardzo. Nie bardzo są wam znane, nie bardzo je próbowałyście. Także mamy tutaj Neck and Chin Lift oraz Cheek and Eye Lift. Także mamy coś pod oczy i mamy coś na podbródek, na szyję. Zaczniemy może od tej właśnie na podbródek i na szyję. I już wam tutaj przeczytam najpierw w ogóle tak. Kupiłam te maski w TK Maxie. Regularna cena jednej maski to 10 funtów. Ja dałam 3,99. Mam nadzieję, że to widać. I co my tutaj mamy? Stworzone by wygładzać zmarszczki szyi i podbródka. Specjalne plastry hydrożelowe z granulkami. Użycie: umyć twarz i delikatnie ją osuszyć. Następnie zastosować toner. Tego nie zastosowałam, także zastosujemy sobie toner. Usunąć folię ochronną z plastra i umieścić go na skórze, dopasowując do szyi. Rozciągnąć maskę od środka, tak aby pasowała do konturu twarzy i zawiesić ją na uszach, tak jak na obrazku, używając przerywanych linii z góry i z dołu. Dopasować tak, aby maska przylegała do szyi. Trzy pozostawić na 30 minut i usunąć maskę. To nie jest produkt leczniczy. Wygląda to wszystko w ogóle tak, wiecie, tak lekko, może nie groźnie, ale wiecie, o co chodzi. Tak dziwnie zawiesić coś na szyi i w ogóle. Mamy tutaj dwie maseczki, tak jeszcze patrzę, czy coś tu jest dołączone. Nie, żadnej karteczki już nie ma. Tak wygląda maska, tu chyba chodzi o ten właśnie obrazek, bo innego więcej nie widzę, także tutaj coś zawieszamy i reszta jest na podbródku. Najpierw zastosujmy sobie toner, dlatego że ja tak naprawdę nic nie stosowałam. Poczekaj, zastanawiałam się na początku, czy użyć sobie ten Dermaclear, ale nie. Zastosujemy sobie toner. Ja mam już jakby przygotowaną twarz, także tylko tonizujemy. Nie muszę oczu, na powiekach nic tu się nie będzie znajdować. Jak widzicie, to ja właśnie mam skórę tak bezpośrednio po umyciu. Zmyłam z siebie właśnie rano tylko i wyłącznie tą maskę. Wszystko mi z rąk leci, słuchajcie. Tą maskę używam, ją już 3 razy użyłam i mam wrażenie, że widzę efekt, ale nie chcę na razie nic zapeszyć. Chcę powiedzieć wam coś więcej po dłuższym stosowaniu, ale wydaje mi się, że jednak ona daje jakieś efekty. Także to nie jest kwestia chyba podświadomości. Chyba to jest naprawdę fajna maska, taka na noc. Dobra, tak wygląda moja skóra bez niczego, totalnie. Także naprawdę pięknie mi się odwdzięcza, słuchajcie, za wszelaką pielęgnację. Nawet jeżeli ją zmieniam co jakiś czas, to i tak naprawdę widzę bardzo efekty. Okej, otwieramy. Sorry, coś mnie dusi po prostu cały czas. Ona jest biała, tu na zdjęciu jest tak na czerwono, ale chyba po to, żeby właśnie pokazać, jak to zaaplikować. Ale wiecie, co to jest? Dlaczego to jest suche? To jest jakby suche, słuchajcie. To. Bardzo mało jest nasączone, czyli co? No dobra, czyli co? Odklejamy folię, tam było. No dobrze, to odklejam tą folię. Pod folią widzę, że jest tak coś jakieś takie kalaretkowate. Ty folię się odkleisz. Dobra, odklejamy folię, słuchajcie, od tego czegoś. Tu już mam taki żel, krem, nie wiem, taką dziwną gumowatość. Okej, odklejam tą folię. Nie jest to proste, więc sobie to położę, czekajcie. Muszę to sobie ułożyć, dlatego że nie jest to łatwo zrobić w powietrzu. Okej, odkleiłam dół i drugą stronę. No i tą stroną klejącą już mam. Teraz tak, to muszę założyć chyba tu na podbródek. Nie wiem, o jakich liniach tutaj piszę za bardzo. Tu chyba na podbródek. I dlatego idzie na ten. Dobra, i tu chyba za ucho. No powiem wam, że przynajmniej śmiesznie. Okej, no chyba jakoś tak. I to też za ucho. To widzę, że w ogóle naciąga, słuchajcie.
Mam nadzieję, że to dobrze będzie widać. Czuję się jak po operacji jakiś, słuchajcie. Jak po operacji liftingu twarzy. Nie miałam, ale widziałam, słuchajcie. Leżałam z kobietą, pisałam wam to kiedyś. No i to chyba normalnie już na szyję, nie? Ale czat. Ale to jest czat. No dobra, no mamy to. Tutaj mi się tak naciągło, ale nie chcę, żeby mi się włosy plątały. To czekajcie, ja te włosy jeszcze zwiążę. No i dobra, no i mamy to trzymać, słuchajcie, 30 minut. Także nie ma problema. Będziemy trzymać. Tu mi się to odkleja troszeczkę. O, ten kołnierz. Wyglądam śmiesznie, ucho aż mi się, słuchajcie, ucho mi odstaje. Znaczy uszy mi odstają przy tym, no ale to normalne, bo to jest naciągnięte. Naprawdę to jest dość naciągnięte, dziewczyny. Zaufajcie mi, więc dlatego też odstaje. Dziwne, żeby nie odstawało. No i dobra. Tutaj mi się tylko to odkleja. Muszę sobie to przytrzymać. No i tak to ma wyglądać i mamy to sobie trzymać pół godziny. No, powiem wam, że bardzo chciałabym zobaczyć efekt. I jeżeli bym go zobaczyła jakkolwiek, to myślę, że zakupiłabym sobie więcej tych maseczek. Ja sobie tutaj jeszcze tak poroluję. Mamy godzinę, już wam powiem, gdzie to jest. Dobra, nie mamy tutaj. Poczekajcie, mam gdzieś tu laptopa. 11:08. No dobra, 11:08, czyli 11:11, dajmy na to 40. Przybędę do was, więc wydaje mi się, że pójdę zaraz obrabiać, wam edytować filmik. No i przyjdę po prostu za pół godzinki. Co tutaj jeszcze jest napisane? Poczekajcie, 30 minut i po prostu chyba tylko zdjąć. Raczej tutaj chyba nic się nie przemywa. To jest ta maseczka. No i chciałam nałożyć tą maskę, tylko teraz się zastanawiam, słuchajcie, czy połączę ją jakby tutaj. Czy mam tyle terenu wolnego. No ale powinno być ok. Słuchajcie, to jest stworzone, by przywrócić młody wygląd policzków i skóry pod oczami. Policzków, czyli wjedzie mi to gdzieś na policzki. I co tutaj więcej producent tam pisze? Specjalne plastry hydrożelowe z granulkami. Umyć twarz i delikatnie ją osuszyć. Następnie zastosować toner. Więc mamy. Usunąć folię ochronną z plastra i umieścić go na policzkach i przestrzeni między oczami. I pozostawić na 30 minut i usunąć maskę. To nie jest produkt leczniczy. Dobra, spróbujemy, czy nam się to dokoptuje. Fajnie, że mam dwie maski. Bardzo się cieszę, że jest tutaj ich więcej, nie jedna. Bo tak naprawdę po dwie jeszcze coś mogą dać, ale jedna to rzadko kiedy. Musiałabym mieć naprawdę bardzo mocne jakieś silne działanie. Ale jakbym miała bardzo mocne i silne działanie, to raczej nie kosztowałaby chyba 4 funty, albo może nawet i nie kosztowałaby te 10, bo 10 funtów za dwie maski to jest też dobra, dobra cena. Ok, sprawdźmy tylko sobie, czy... Sprawdzę, czy to mi pokryje właśnie ten obszar, który tutaj jakby jest mi potrzebny i który mam tylko wolny. I wtedy przyjdę do was właśnie z... No i co, jak ja mam to? Czekajcie, to widzicie, to jest tak złożone i ja to muszę tutaj rozdzielić jakoś. O, dobra, mam. No i to by było... Słuchajcie, nie no, wjeżdża mi na poliki raczej. Najwyżej będzie kawałek jedno na drugim. Dół policzków nie jest aż tak mi tutaj... Czekajcie, aż tak mi niezbędny. Dobra, rozdzielam sobie to. To się tak klei, słuchajcie. Nie czuć żadnego zapachu. Tak to wygląda. No i spróbuję sobie to zaaplikować w jakiś tam sposób. Pod oczy, słuchajcie. Dajemy pod oczy. No to daję pod oczy, tu mi się odkleja. I daję to na policzki. I wjadę sobie tutaj. Mój kot szaleje. Ok, nos i na policzkach też mam, także super. Tutaj, gdzie najbardziej jakby potrzebuję, widzicie, tutaj tylko ten kawałeczek jakby nie wchodzi na poliki, ale myślę, że ten akurat tutaj kawałeczek nic tak naprawdę mi też nie da. Chyba, że dam to sobie pospód. O, no i już super. Ciszej, lalo! O, no i teraz będzie mi się przytrzymywać. Kurde, wyglądam jakbym wyszła naprawdę ze stołu. Normalnie od chirurga. No i dobra. No i niech sobie to będzie. Również pół godziny, także fajnie, bo jedno i drugie przyjdę i zdejmę za pół godziny, czyli 11:40. Aplikacja tak wygląda, ja wyglądam tak. Powiem wam, że na Halloween naprawdę super. Podoba mi się to. W ogóle fajnie się czuję, taka to kobiecie, jakby mi naprawdę
Naprawdę to napięcie fajnie czuć, to. Bo tutaj czuję teraz na razie chłód po prostu, nic poza tym. Więc też fajnie. Fajnie z rana. Chciałam Wam to zrobić wczoraj wieczorem, ale już było naprawdę za późno, żeby jeszcze to trzymać kolejne tam jakieś pół godziny, to ja musiałabym pójść spać chyba o 2 w nocy. I tak to wygląda, także przyjdę do Was za pół godziny. Zdejmiemy sobie obie maski i pokażę Wam, słuchajcie, i powiem Wam, co po prostu czuję, jakby moje pierwsze wrażenie, no bo co więcej mogę Wam powiedzieć. Mam nałożone te dwie maseczki, przychodzę do Was za pół godziny, ściągniemy, a w tym czasie idę zmontować Wam jakiś filmik. No, ja już przybywam do Was. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Nie zakładajcie sobie absolutnie, zwłaszcza tej maski, nie zakładajcie sobie jej przed jedzeniem. Nie zakładajcie jej przed jedzeniem. Zobaczcie, stoi tutaj miska z zupą. Nie mam sobie właśnie odgrzać zupę. Słuchajcie, wcale nie jest łatwo jeść z tym czymś. To naprawdę napina. I powiem Wam, że ruchy są nieco ograniczone, także ja współczuję wszystkim kobitkom po jakichś zabiegach liftingu. Słuchajcie, twarzy jak mają jeszcze, to jest takie w miarę elastyczne, ale jak mają, słuchajcie, na twarzy jak się to mówi, ten gips, to przecież to jest w ogóle nieelastyczne. Jak to jeść? To jest tragedia, nie? Jak ja bym nie mogła jeść? Jesus Christ. No, także musiałam zupę odstawić, bo naprawdę nie jest to proste, a nie chciałam też się jakoś ubrudzić. Także minęło, słuchajcie, 40 minut. Nie 30, a 40. Także mam nadzieję, że zmarszczki nie będą wygładzone do wiecie, co do ostatniej. Nie, no żartuję. Świetne uczucie, mogłabym tak dłużej chodzić. Naprawdę jest to bardzo fajne uczucie. Inne. Coś bardzo nietypowego, no i przyszedł czas na ściąganie. Także z racji tego, że to miałam zakładane chwilkę później, to zaczniemy od tego. Mój kot. O, ucho boli. Tu ucho aż mnie zabolało. No, tu mi się trochę wewrznęło. Dobra. Drugie ucho. Powiem Wam, że polubiłam tą maskę ogólnie. Jeżeli jeszcze ona coś naprawdę będzie robiła, to muszę sobie zakupić zapas, jeżeli tak będzie. No dobra. No wiadomo, że, no przecież nie powiem Wam, że jestem wygładzona, jak po pani Muflaka. Na pewno jest ten tutaj teren jakoś tak, nie wiem, czy nawilżony, czy jakoś tak coś się z nim tam dzieje. No, wygląda to tak. Fajnie się czuję. Teraz takie mi idą tutaj takie mrówki. Nie, takie mrowienie czuję. Czy coś widać? No, nie oszukujmy się, że zmarszczek to nie wyprostowało, nie wygładziło. Wydaje mi się, że tutaj, tą stronę, bardziej mi jakby zadziałała ta maska. Good night. Ja dzisiaj jak to zmyłam, to tutaj jakbym miała troszeczkę bardziej naciągnięte. Tak wiecie, takie coś. Także nie, że wyprostowano zmarszczkę, tylko jakoś tak faktycznie ta skóra się tutaj tak fajnie jakoś naciągnęła. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Na pewno czuję teraz jeszcze taki chłód. Czuję chłód i takie napięcie na skórze, i to jest wszystko, ale wydaje mi się, że będę je stosować. Wydaje mi się, że będę je stosować, bo naprawdę fajne uczucie. Takie, jakbym miała mniejszą twarz. O, czuję tylko, jakbym miała mniejszą twarz. Takie, wiecie, takie dziwne coś czuć na tej twarzy, że coś tam jeszcze się jakby. To przez to naciągnięcie jeszcze to jakby teraz tak, wiecie, tak jakby ona miała wracać do swojej postaci i swojego kształtu, to takie coś czujecie, takie jakby nie była to wasza twarz. Takie dziwne, dziwne uczucie. Na pewno na tyle dziwne, że będę chciała jeszcze sobie je dalej testować. Wydaje mi się, że chyba bym jeszcze, jakbym dostała je jeszcze w TK Maxie, to byłabym skłonna jeszcze raz sobie zakupić. Teraz co zrobię? Nałożę sobie moją ukochaną pielęgnację i chyba zrobię dzisiaj to, zrobię chyba wyjątkowo, czy nie? Tak, dzisiaj położymy sobie mocną dawkę nawilżenia w południe. Także Clinic ID, bardzo proszę, dwie pompeczki nanoszę na tą twarz po ściągnięciu maski. Fajne wrażenie, fajne uczucie. Czy Wam polecam? No polecam Wam na pewno, żeby sprawdzić. Słuchajcie, to jest 4 funty. Jeżeli chodzi o 10 funtów, to nie powiem Wam, czy bym dała, dlatego że ja do masek mam taki ambiwalentny stosunek. Dlatego, że naprawdę musiałabym wiedzieć i słyszeć, że ta maska ma naprawdę jakieś fajne, super ekstra działanie, żeby dać za nią, słuchajcie, no 50-60 zł. Także czy dałabym dychę? Wydaje mi się, że nie.
Ale nie mówię, jeżeli ktoś mi, na przykład tak jak mi polecano, na przykład maseczki, słuchajcie, Christian Breton, te wcześniejsze, których jeszcze nie wszystkie wykorzystałam, już Wam pokażę. Te, o, to też było z polecenia, no i poszłam i kupiłam. No jak widzicie, tutaj mamy też 24 rzekomo na 6 funtów i tutaj też 6 funtów. Takie same płatki, słuchajcie, pod oczy. Także jeżeli coś słyszę z polecenia, to wydam nieco więcej niż bym mogła, niż bym zamierzała wcześniej. Natomiast raczej, jeżeli chodzi o maski, to wolę dołożyć te pieniądze i kupić sobie krem, serum albo coś pod oczy. Także tak to u mnie wygląda. No i drugą rzecz, jaką nałożymy, to będzie Dr. Yart i to jest Ceramidin. I też Wam tutaj przeczytam, co producent tutaj pisze. Świeży i łagodzący krem w żelu z kapsułkami ceramidu. Regeneruje i chroni matową, suchą skórę. Także aplikujemy ten krem. Bardzo lubię mieć go na twarzy. Ja nie wiem dlaczego. Ja bardzo, nie wiem skąd, ale nie lubię lekkich konsystencji. Ale takie czuję, słuchajcie, mrowienie tu. Coś tam się chyba dzieje. Coś tam się dzieje z tą moją skórą. Konsystencja jest taka, wiecie co, taka glutowata. Ja Wam pokażę z bliska. To jest taka galaretka, ale ma takie białe kropki. Jakby się mleko zsiadło. To jest coś takiego. Pachnie bardzo medycznie. Więc jak lubicie zapachy medyczne, no to Wam się to spodoba, a jak nie lubicie i drażnią Was, to raczej Wam się ten krem nie spodoba, bo jest to wyczuwalne. Nie wiem, co tam czuć, ale jakieś ziołowe sprawy. Dobra, no i oczywiście aplikuję sobie też na dekolt. Polubiłam ten krem, nie wiem dlaczego. Lubię jego konsystencję, lubię jego taką treściwość. O, naprawdę to jest dla mnie właśnie kosmetyk taki o formule treściwej. Ja bardzo lubię takie rzeczy, takie co naprawdę jak zaaplikujecie, nałożycie, to naprawdę czujecie, że coś na tej skórze jest. Ja nie lubię takich żelowych za bardzo, bo te żelowe ja wiem, że one też nawilżają, ale ja tego nie czuję, a ja lubię czuć te działanie jakby i widzieć jakby też ten efekt, bo jednak po takim fajnym, widzicie, na przykład tutaj nawilżeniu, to ta skóra też jest taka inna, ona jest taka delikatna, ona jest taka nawilżona i taka lekko błyszcząca, także zobaczcie, jak to też fajnie wygląda. Także tak by ten filmik się prezentował, jeżeli chodzi o to, czy ja Wam polecę te maski. Jeżeli jesteście ciekawe, jeżeli chcecie coś przetestować nowego i nie, jakby nie macie ograniczenia w budżecie, to spróbujcie. Natomiast jeżeli oczekujecie super efektów, to dajcie mi trochę więcej czasu, przynajmniej jak zrobię te dwie płachty jeszcze, czyli jeszcze raz to zrobię. Ja jestem przekonana, że w tej cenie 4 funtów zakupię na pewno jeszcze raz je. Na pewno zakupię je ponownie, bo jestem bardzo, bardzo kawa efektów po kilku razach. Także ja bym sobie to postosowała, ja też sobie poczytam, jak często można je używać. Ja bym sobie je tak rozłożyła, że w tygodniu na przykład zrobić sobie po dwie sesje, czyli na przykład 2 razy w tygodniu lub 3 razy w tygodniu. Jeden pierwszy tydzień, żeby zobaczyć cokolwiek, a potem tylko raz w tygodniu i tak dalej. Także ja sobie to jakoś bym rozplanowała na taką serię. I wtedy Wam na pewno dam znać. Ale jak na razie jestem za. Jak na razie zaciekawiła mnie formuła, zaciekawił mnie sposób, zaciekawiło mnie po prostu to wszystko na tyle, że jestem ciekawa też efektu. Także bardziej skłonna jestem ku temu, że polecam Wam spróbować, przetestować, bo jest to coś nowego, coś fajnego, coś ciekawego. No i jeżeli chodzi o cenę 10 funtów, ja bym raczej jej na początku nie dała, ale 4 funty jak najbardziej tak, po to, żeby właśnie potestować. Także dajcie mi trochę czasu, przynajmniej po jakichś kilku użyciach dam Wam znać, czy te maski są godne uwagi, czy warto za nie dać na przykład te 50-60 zł za 2 maseczki. Dwie. Tak pokazałam Wam 2. Także to by było na tyle. Dajcie mi znać, jak Wam się to podobało, czy lubicie takie filmiki, czy testować Wam też maseczki na filmikach, czy właśnie nie. Czy chcecie widzieć jakby efekt i pierwsze wrażenie moje w maseczkach? Piszcie w komentarzach pod spodem. U mnie nie było jeszcze jakby takich testów, jeżeli chodzi o maseczki. Więc bardzo jestem ciekawa, czy jesteście zainteresowani też jakby
czymś takim nowym, że będę Wam testować różnego rodzaju maski, ale mam na myśli to takie, wiecie, takie, przy których coś widać, coś tam gdzieś tam ma się zadziać, które są jakieś inne, ciekawe, nie tam, że nałożę sobie, dajmy na to, zwykłą maseczkę, powiedzmy, jakąś w kremie i ją zmażę. Tak samo tutaj, na przykład w tym przypadku, no ja nie będę Wam nagrywać tego, jak aplikuję sobie tą maskę i idę spać i rano jak się budzę, bo to nie ma sensu, no bo ja Wam mogę powiedzieć coś o tej masce. Wydaje mi się, że jest ona godna uwagi. Nie wiem, ale takie mam wrażenie. Także ja też jej dam trochę czasu, ale wydaje mi się, że te kosmetyki Dr. Yat faktycznie są fajne. Ja teraz spadam jej zupkę, Wam dziękuję za chwilę uwagi i mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapkę do góry. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, jesteś pierwszy raz na moim kanale, to oczywiście bardzo proszę o subskrypcję i kliknięcie tam, wbicie tego dzwona. Wtedy będą moje filmiki pokazywały Ci się na bieżąco. No i co? Pozdrawiam serdecznie, jak Wam się podobało, to komentujcie, piszcie, co uważacie i czy chcecie takie serie testów maseczek różnych. Z chęcią Wam potestuję, bo tych maseczek mam tyle. Także pozdrawiam gorąco, trzymajcie się, do usłyszenia, bajo!